W dzisiejszym filmie obrobię kilka zdjęć z mini sesji ślubnej, którą wykonałem w dniu ślubu bezpośrednio na moim telefonie. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jesteś tu nowy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto teraz kliknąć przycisk subskrybuj, aby subskrybować ten kanał. Kliknij też ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Warto też pobrać moją darmową paczkę presetów New Horizons. Paczka presetów, oprócz świetnych presetów profili, zawiera też presety narzędziowe i świetne presety do korekt lokalnych do nowego panelu masek. Kochani, zapraszam oczywiście też na mój Instagram, Słowik Inspiruje. Tam wrzucam Instastory, wrzucam nowe posty, fajne, czasami coś ciekawego, na pewno też się warto tam dowiedzieć. I tam też chętnie odpowiadam na wszelkie wasze pytania, które chcecie mi zadać. Dzisiaj będę obrabiał sesję ślubną, taką mini sesję ślubną, którą zrobiłem w dniu ślubu na moim telefonie. Dlaczego na telefonie? Bo osobiście uważam, kochani, że warto, jeśli macie taką możliwość, to warto w dniu ślubu obrobić już kilka zdjęć wybranych na telefonie w Lightroom Mobile czy w innej aplikacji, jaką tam macie. Ja preferuję Lightroom Mobile, dlatego żeby mieć taki sam look na zdjęciach jak w domu, mam te same presety, także łatwiej mi jest to w Lightroom Mobile obrabiać, żeby mieć wspólny taki look do tych zdjęć, które edytuję właśnie w telefonie i potem ewentualnie w domu. Ale warto je dlatego edytować na telefonie, bo od razu takie edytowane zdjęcia możecie wrzucić na własne social media, możecie je wrzucić na Instagrama, na Facebooka, oznaczacie parę młodą, oznaczacie młodego, młodą świadków, jeśli macie ich loginy do Instagrama czy do Facebooka, i dzięki temu młodzi świadkowie następnego dnia, jak tylko po ślubie obudzą się, to pierwsze zdjęcia, jakie zobaczą z tego dnia, to będą wasze piękne zdjęcia. To nie będą jakieś pierwsze, lepsze zdjęcia wykonane przez gości telefonem, tylko to będą wasze profesjonalne zdjęcia. I właśnie tymi zdjęciami pochwalą się wszystkim znajomym, którzy nie byli w dniu ślubu, ale także tym, którzy byli w dniu ślubu. Dzięki temu właśnie przedłużacie swój zasięg, jakby robicie wow wśród znajomych, że te zdjęcia już są następnego dnia, chociaż część, te parę, żeby młodzi mogli się czymś pochwalić, nie? To jest bardzo, bardzo fajnie to wpływa. Dobra, pokażę wam mój telefon. Odpalmy sobie Lightrooma i tutaj mamy dzisiaj 5 zdjęć. To jest mini sesja, na którą wyszliśmy dosłownie na kilka ujęć koło dworku. Nie pamiętam, jak ten dworek się już nazywał. W gruncie jest tam staw. Tutaj na tym pierwszym zdjęciu, zobaczcie, widzicie, w tle jest staw. Tutaj też. Było to już taki moment, że zobaczcie, słońce jest tutaj bardzo nisko, także bardzo fajna pora właśnie, żeby zrobić takie świetliste, żywe, fajne zdjęcia. Wybraliśmy się z młodymi dosłownie na 5 minut z kamerzystą i to nam wystarczyło. Dosłownie 5 minut nam wystarczyło, żeby zrobić parę fajnych kadrów. Ja zrobiłem tych zdjęć więcej, to wybrałem tylko 5, ale powiedzmy właśnie te 5 chcę obrobić i chcę je wrzucić na swojego Instagrama, Facebooka. Od czego zaczynamy? No ja jak zwykle przy takich zdjęciach, jeśli już zgrałem sobie z telefonu, do telefonu z aparatu, albo bezprzewodowo, albo możecie mieć czytnik kart SD i zgrać te zdjęcia, to już zależy od was. Każdy telefon, czy to iOS, czy Android, inaczej to wygląda. Ale powiedzmy, zgramy zdjęcia, importujemy do Lightrooma i od czego zaczynamy? Ja zaczynam od presetów. Dlaczego? Bo na telefonie, na tym małym ekranie dużo łatwiej jest zacząć od presetów niż machać wszystkimi suwaczkami. Po drugie, często te zdjęcia obrabiam już na weselu, czyli coś się dzieje, nie chcę też dużo czasu poświęcać. Po prostu w międzyczasie chodzę, robię zdjęcia albo jak jest chwila przerwy, siadam sobie, pyk, pyk, raz, raz, obrabiam parę zdjęć, wrzucam na Insta czy na Facebooka. No dobra, to wejdźmy sobie do ustawień predefiniowanych moich, do presetów. Ja tutaj wykorzystam preset z paczki Vinted Lifestyle, bo ta paczka ostatnio troszkę zaprząta mi głowę, bardzo mi się podobają właśnie efekt, który z tej paczki uzyskuję. Bardzo długo nad tym pracowałem, także fajnie to wygląda. Dobra, klikamy sobie ten preset i co tu widzę, że troszkę kolorki bym chciał poprawić jeszcze. Przejdźmy sobie do koloru. Tutaj sobie troszkę dodamy ciepła. Poprawimy sobie ten balans bieli. Myślę, że te
7000 tutaj prawie będzie ok. Tutaj tintę może delikatnie sobie skorygujemy na 15. No myślę, że tak jak teraz jest ok. Kolejna tutaj rzecz to będziemy sobie do modułu gradacji kolorów i tutaj delikatnie w highlightsach, zobaczcie, przejdźmy sobie na podświetlenia, czyli highlights. Delikatnie tutaj sobie dodam troszkę w highlightsach takiego ciepła. Można też tutaj, zobaczcie, rozwinąć ten ząbek i wtedy możecie osobno ustawić sobie tą barwę i osobno możecie tu zająć się też nasyceniem. Te dwa suwaki dużo łatwiej będzie Wam wtedy tutaj ustawić niż na kole. Wtedy zobaczcie, tu barwę możecie sobie dosłownie dobrać jaką chcecie. No powiedzmy, że gdzieś coś koło tego. No i teraz pozostaje dobrać nasycenie. Zobaczcie, jaką mocą tego koloru będziecie działać na te podświetlenia. Ja myślę, że tu będzie bardzo małe nasycenie, bardzo, bardzo delikatne. Coś takiego jak teraz. Klikam gotowe. Dobra, zobaczmy. Od razu jest fajniej. Od razu jest fajniej, od razu jest lepiej. To mi się podoba. Jak mamy już to zrobione, to teraz pozostaje pytanie, czy ekspozycja i inne rzeczy tutaj na tym zdjęciu nam się podobają. Myślę, że w moim przypadku tutaj jest ok. Ekspozycja jest ok. Ewentualnie moglibyśmy sobie tutaj troszkę podświetlenia skasować, jeśli byśmy chcieli, na przykład jakby to zdjęcie było lekko tu za jasne. Ale w tym przypadku wcale tak nie jest, także to możemy zostawić. Te podświetlenia na zero, tak jak są. Jedynie co, to rozjaśniłbym sobie twarz trochę młodego, także jeśli macie Lightroom Premium, wchodzimy sobie tutaj, przepraszam, nie w korekty, tylko w maskę. Zobaczcie, dodajemy sobie nową maskę, bierzemy sobie pędzel i sobie delikatnie tu malujemy. Po prostu zwykłym pędzlem delikatnie sobie pomalujemy. No i teraz sobie wchodzimy w światło. I tutaj troszkę możemy sobie dodać światła na młodym. Myślę, że to może być takie delikatne, subtelne 0,3. Dokładnie tak. Myślę, że te 0,3 tutaj jak najbardziej się sprawdzi. Klikamy sobie potwierdź. Dobra, jest ok. Wchodzimy jeszcze raz w ustawienia predefiniowane, w presety. Ja sobie wezmę presety narzędziowe. I tutaj z moich presetów narzędziowych to jest ta darmowa paczka Vinted Lifestyle. Albo, znaczy przepraszam, te presety narzędziowe też się znajdują w paczce Vinted Lifestyle, ale one też znajdują się w paczce New Horizons, także możecie sobie tą darmową paczkę New Horizons też pobrać i w niej też te presety narzędziowe się znajdują. Zobaczcie, już zdjęcia mamy obrobione, mamy delikatniejsze kolorki, dużo fajniejsze. Ja mam nadzieję, że u Was też to widać, chociaż trudno jest przesłać sygnał z telefonu właśnie do mojego urządzenia nagrywającego i jeszcze, żeby te kolory wszystkie się zgadzały, także patrzę na to, mniej więcej te kolory trzymają się kupy. Teraz patrzę jeszcze, że tu troszkę mógłbym kontrast zmniejszyć delikatnie, także zdejmuję sobie kontrastu troszkę i tak jak teraz już to zdjęcie mi się podoba, klikam sobie te trzy ząbki na górze, tutaj kropeczki i teraz klikam kopiuj ustawienia, wybieram sobie tylko zmodyfikowane, kopiuj, przechodzę na następne zdjęcie. Teraz tutaj klikam znowuż to, klikam wklej ustawienia i zobaczcie, automatycznie wskleiły nam się ustawienia elegancko tutaj. I teraz mamy już te ustawienia wklejone. Cóż nam tu więcej potrzeba? No niewiele to nam potrzeba, zobaczcie, bo już to zdjęcie wygląda naprawdę świetnie. Ewentualnie możemy tu się zająć troszkę balansem bieli. Może troszkę dać tutaj mniejszy ten balans bieli, około 6000. Tintę też delikatnie skorygujemy sobie. Ok, tak jak teraz myślę, że jest fajnie. Mam nadzieję, że też to widzicie tą różnicę. Było tak, jest tak. Mamy fajnie wyciągniętą twarz. Naprawdę fajnie to wygląda. Klikamy zamknij, klikamy sobie tutaj maskę. A, skopiowała nam się tutaj, zobaczcie, maska z poprzedniego zdjęcia. Możemy sobie ją przesunąć na młodą i ją rozjaśnić, ale usuńmy sobie tą maskę. Zróbmy sobie nową maskę, dodaj maskę. Wybieramy sobie, wybierz obiekt.
Zobaczcie, wybrała nam się młoda, fajnie, bardzo fajnie. Teraz możemy delikatnie sobie właśnie ekspozycją rozjaśnić troszkę młodą, bardzo subtelnie. Tak, tyci, tyci. Teraz wchodzimy sobie w maskę, klikamy sobie powiel maskę. Teraz jak mamy powieloną tą maskę, to wystarczy sobie kliknąć tutaj na naszą osobę, czyli wybraną. Klikamy invert, żeby odwrócić maskę. Teraz zaznacza nam się całe tło. I teraz sobie wchodzimy w światło i możemy sobie, zobaczcie, dwukrotnie kliknąć zerować i troszkę przyciemnić to tło, żeby ta modelka nam tutaj, zobaczcie, wyszła bardziej na pierwszy plan. Klikamy zastosuj na dole i zobaczcie, mamy tak było przed, tak mamy po. Przepiękne zdjęcie, można po prostu już dodawać na Instagrama. Kolejny fajny portret młodej. Bardzo fajnie wygląda ten portret. Kleimy sobie tutaj te ustawienia poprzednie, co mieliśmy skopiowane. Klej ustawienia. No dobra. Jak to wygląda? Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nawet tu balans bieli jest ok, jest bardzo ciepły, fajny, ale delikatnie ja go sobie tutaj stonuję. Dobra. Jeszcze może tą tintę też sobie delikatnie stonuję. Super. I od razu usunę sobie tą maskę, która tu jest no niepotrzebna. Super. Tak jak teraz. I zrobimy jedną rzecz. Skopiujemy sobie te ustawienia teraz od razu. Bierzemy zmodyfikowane. Kopiuj. Dobra. I teraz zajmiemy się naszą młodą. Bierzemy sobie maskę. Utwórz maskę. Wybierz obiekt. OK. Mamy już wybrany obiekt. Teraz sobie bierzemy invert. Działamy na zewnętrzną część, czyli nie na młodą, tylko wszystko poza nią. Klik ekspozycja. Troszkę sobie tą ekspozycję, zobaczcie tu, delikatnie przyciemnimy. Klikamy OK. Myślę, że tak jak teraz jest bardzo fajnie. Możemy dodać sobie jeszcze jedną maskę, pędzel. Wybieramy sobie tylko tutaj przenikanie troszkę większe. Rozmiar pędzla możemy sobie zastosować trochę mniejszy. Delikatnie po twarzy, światło. I delikatnie sobie ekspozycję przesuniemy. No może troszkę mniej. 10, a może kilkanaście tych punktów tutaj bazowych, około 15, 16. Dobra. Zobaczmy przed i po. Bardzo fajne. Nie wiem, czy u Was to widać, bo ten preset jest bardzo fajnie delikatny. On ma bardzo ciekawe, takie troszkę vintage'owe kolory, szczególnie żółci, zieleni tutaj. Bardzo świetnie właśnie się spisuje przy takich sesjach, gdzie mamy dużo tego światła, słońca wpadającego, takich naturalnych. Przepięknie. Vinted Lifestyle Part 1. Polecam. Rewelacyjna paczka presetów, naprawdę. Sam z niej korzystam jak dziki w tym sezonie. Dobra, kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie. Przepiękny portret. Zobaczcie tutaj młodych. Tutaj już razem są. Także świetnie to wygląda. Pierwsza rzecz, która mi tu wpada, to troszkę bym przykadrował to zdjęcie. Myślę, że tak, żeby byli bardziej centralnie. Klikamy OK. Bierzemy te trzy kropeczki. Klej ustawienia. Dobra, ustawienia nam się teraz tu wkleiły. I teraz pozostaje nam tu zrobić małe korekty. Wejdźmy sobie w światła. Tu mieliśmy kontrast zmniejszony, to go skasujmy. Weźmy sobie tutaj kolor. I troszkę balans bieli sobie dodajmy, trochę ciepła, bo tu widzę, jakoś tak się chłodniej zrobiło. Dobra, kolor mamy, jest ok. Trochę może dodamy sobie jeszcze tutaj po całości ekspozycji. Dodajmy sobie tej ekspozycji, o właśnie gdzieś tak. Dobra. Jest fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. Jedyne co, to bym przyciemnił sobie tutaj troszkę od dołu ten kadr, ale nie chciałbym, chociaż nie, chciałbym. Przyciemnię sobie od dołu kadr. Wchodzimy sobie w maski. Teraz dodamy sobie nową maskę. Weźmiemy gradient liniowy. Przesuniemy sobie go od dołu w ten sposób. Zobaczcie. I teraz tutaj weźmiemy sobie światła i ekspozycję sobie zniżymy troszkę. Te 0,25. I może troszkę podświetlenia zjedziemy w dół. Coś takiego. Dobra. Klikamy OK. Zobaczcie, mamy przed. I tak mamy po. Przepięknie to wygląda. Naprawdę przepięknie. Bardzo mi się to podoba zdjęcie. Następne zdjęcie. Razem sobie młodzi idą fajnie na koniec. Klej ustawienia. Ustawienia wklejone.
I od razu widać, że coś tu nam balans bieli nie pasuje, bo powinien być bardziej taki jak na poprzednim zdjęciu. Moglibyśmy sobie tu wejść i skopiować te ustawienia, ale już jak tak jest, niech tak zostanie. Teraz tu wystarczy po prostu ten balans bieli sobie delikatnie skorygować na te 7400. Myślę, że będzie ok. Dobra. Zobaczmy. No jest fajnie. Jest bardzo, bardzo fajnie. Jedyne co, to możemy troszkę rozjaśnić tutaj twarz młodego. Wejdźmy sobie troszkę bliżej. Twarz, maska. Weźmy sobie tutaj po prostu nasz poczciwy, dobry pędzel. Dobrym pędzlem sobie pomalujmy. Tak, z grubsza. Nie będziemy tutaj dużych zmian robić, także nie musimy tutaj być jacyś mega precyzyjni. Myślę, że te 0,29 i delikatnie możemy ściągnąć kontrast i wyciągnąć tyci cienie. Ok, klikamy ptaszek. Może tutaj delikatna korekta jeszcze zajdzie. Dobra, korekta kadru, tak jak teraz, ptaszek przed i po. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze raz te 5 zdjęć od początku do końca. Przejrzyjmy sobie. Zobaczmy, to było nasze pierwsze zdjęcie. Fajny portret młodego. Zobaczcie, przed i po. Drugie zdjęcie, młoda, bardzo fajnie padające światło, bardzo delikatne zdjęcie. Też mega fajny ten klimat wyszedł nam na zdjęciu. Kolejny piękny, piękny portret panny młodej. Myślę, że to od razu na Instagrama, na Facebooka rewelacja. Następne we dwójkę, bardzo fajnie, klasycznie, bardzo widać tutaj miłość, emocje. W ogóle sesje w dniu ślubu mają to do siebie, że jeśli właśnie młodzi nie są takimi modelami, że lubią gdzieś pozować, to w dniu ślubu dużo łatwiej na te 5-10 minut ich wyrwać i zrobić takie zdjęcia, które mają ten moment, tą chwilę, która jest tylko tego dnia, te emocje. Naprawdę bardzo fajnie się robi zdjęcia właśnie w dniu ślubu, taką mini sesję. Także to zdjęcie mega fajne. No i kolejne tutaj takie luźniejsze, jak sobie idą. Ja myślę, że teraz tak spojrzałem na to zdjęcie, fajnie właśnie przejrzeć. Tu jeszcze bym troszkę dodał chyba balansu bieli, nawet do 8000, żeby było tyci cieplejsze to zdjęcie, bardziej porównywalne z tym poprzednim. Zobaczcie, mega fajnie to wyszło. Także tak wygląda edycja tych 5 zdjęć w sesji, mini sesji ślubnej, którą robiłem w dniu ślubu na moim telefonie. Ja edytowałem zdjęcia dzisiaj na iPhone, ale na Androidzie wygląda to identycznie, także nie ma co się martwić. Mam nadzieję, kochani, że dowiedzieliście się coś ciekawego z tego filmu, że da wam to do myślenia, że powiedzmy zaczniecie edytować zdjęcia już w dniu ślubu, czy po sesji, po szcie, rzucać jakieś zdjęcie. Ja czasami jeszcze w nocy, jak już skończę reportaż, piszę maila do młodych albo na Facebooku. Hej, zobaczcie, dzięki kochani za ten przemiły dzień, zobaczcie sobie zdjęcia na moim Insta, kilka wrzuciłem, żeby wiedzieli w razie, jeśli na przykład nie oznaczam ich na Facebooku albo na Instagramie, bo nie mam ich namiarów, to wtedy sami będą mogli się oznaczyć albo sami udostępniać te zdjęcia. Także wam też polecam tą praktykę. Zajmie wam parę minut w dniu ślubu, a naprawdę efekty są mega, mega fajne. Ja miałem taki jeden przypadek, kiedyś będąc na ślubie, chodziłem sobie między stołami, fotografowałem różnie tam gości, i była chwila, kiedy sobie idę i widzę, jak młoda siedzi koło taty i pokazuje mu zdjęcia z dnia ślubu, zobacz, i oglądali te zdjęcia, byli mega zachwyceni. No naprawdę mega fajna sytuacja, że młoda właśnie zobaczyła, że już rzuciłem zdjęcia i pokazała tacie. Mega, mega, naprawdę fajna sytuacja. Mi się zrobiło mega miło, ojciec też był mega zadowolony, od razu w jego oczach, wiesz, rośniesz. No bo zdjęcia fajne jeszcze tak szybko, nie? Także polecam, polecam sytuację. To co? Jeśli jeszcze nie dałeś łapki w górę, to klikamy łapka w górę na dole. Subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu na kanale. No i oczywiście, jeśli jakieś pytania odnośnie tego filmu, odnośnie właśnie tego tematu, to pod filmem w komentarzach piszcie. Jeśli macie jakieś propozycje odnośnie tego, co nagrać na kanał, też piszcie w komentarzach i jakie tematy was interesują. Lightroom Mobile, Lightroom Classic, zwykły Lightroom Desktop czy inne programy, Photoshop. Piszcie, będziemy działać. Szczególnie teraz w zimowych miesiącach będzie troszkę więcej czasu, żebym mógł poświęcić tu na kanał. A dodatkowo, jeśli jakieś pytania takie już prywatne,
to piszcie bezpośrednio na Instagramie. Tam jest najłatwiej w jednym miejscu po prostu na wszystko odpowiadać. No i to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście tutaj ze mną. Patrzę na zegarek 20 minut, także kolejny raz 20 minut. Dzięki wielkie, kochani, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!